Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, przy okazji spaceru chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym niemiłym doświadczeniu, jakie ostatnio mnie spotkało i żeby to było tylko jedno, ale niestety mam wrażenie, że mnie prześladuje jakiś pech do stomatologów. Widzicie, ja kiedyś się leczyłam w takiej jednej klinice w Oleśnicy. Oni się tłumaczyli, przynajmniej wiecie, mieli takie, że no, stomatologia z zasadami i że na pewno u nich wszystkie usługi są na najlepszym poziomie. No i wiecie, ja mieszkam w Oleśnicy, więc dla mnie to było bardzo wygodne. Klinika znajdowała się niedaleko mojego miejsca zamieszkania. No i tam chodziłam, leczyłam zęby, ogólnie większość czasu byłam zadowolona, ale któregoś razu ja miałam wykonane prześwietlenie, byłam też na przeglądzie, no i tam wyszło, że wybrane rzeczy są jeszcze do zrobienia. W tym właśnie moja górna czwórka po prawej stronie, ja w tym zębie miałam ubytek. No i przed zabiegiem oczywiście powiedzieli mi, że no, żebym się nie martwiła, że to na pewno jest taki ubytek, że wiecie, tylko płytki trochę tam poprawią, wiecie, tą dziurę zrobią, borowanie i wszystko będzie ok. No i dobra, zgodziłam się na zabieg. No i w trakcie pani dentystka zaczęła no dość długo coś tam robić przy tym zębie. Ale wiecie, no czasami komplikacje się zdarzają. Może się zdarzyć, że na przykład dziurka w zębie okaże się nieco większa. No i jakby okej, no róbcie dalej swoją robotę, tak? Tymczasem no o czym mi nie powiedziano, to że ubytek w zębie jest tak hardkorowo duży, że wymaga leczenia kanałowego. Jakby okej, pewnie tak czy siak trzeba by było tego zęba rozwiercić, żeby go tam zatruć i przygotować pod to leczenie kanałowe, co nie? Ale to nie zmienia faktu, że ja jeszcze na dodatek będąc studentką, więc też nie posiadam jakiejś szałowej ilości pieniędzy, tak? Na wszystko zawsze muszę bardzo długo odkładać, więc no tutaj przeżyłam niemały szok, kiedy się okazało, że nagle mój ząb będzie wymagał no takiego już leczenia kanałowego więcej kosztującego, tak? Powiem Wam, że naprawdę, no, wściekłam się wtedy na tą dentystkę, złożyłam nawet skargę, bo jakby, kurde, byłam zapewniana, tak, cały czas, że mam tylko niewielki ubytek w zębie, że bez najmniejszego problemu można to zrobić, tak, a tymczasem okazało się takie coś. Gdzie, jak już mówiłam, tak, ta klinika wcześniej robiła mi prześwietlenie zębów, więc widząc, że na przykład w czwórce chociażby jest jakiś większy ubytek czy coś, ja powinnam od razu była z góry zostać uprzedzona, że no może skończyć się leczeniem kanałowym, tak? Więc tu pierwszy przykład sytuacji, jak niekiedy stomatolodzy oszukują pacjentów. Co dla mnie jest też absurdalne w opiece stomatologicznej w Polsce, to że wiecie, ja rozumiem, że niektóre zabiegi wymagają na przykład większej ilości materiałów od kliniki stomatologicznej, tak? I na przykład mogą kosztować więcej. Natomiast co jest dla mnie absurdem, to to, że na przykład jak ma się małą dziurkę w zębie, tylko naprawdę małą, że to chwila, moment byłoby zrobienie jej, nie? Borowanie, to że na przykład koszty typu 350 zł za jednego zęba, za jakąś małą dziurkę, no dla mnie to jest istna porażka. Co dla mnie jest jeszcze niezrozumiałe, to nie mogę pojąć, jak w Polsce może być nierefundowane leczenie stomatologiczne w narkozie. Ja jestem osobą wysoko wrażliwą, odczuwam każdy rodzaj bólu z 10-krotnie większą siłą niż osoby neurotypowe i przykładowo w mojej sytuacji niektóre zabiegi są możliwe tylko i wyłącznie pod narkozą, a warto też wspomnieć, że mam wady wrodzone czaszki, więc przykładowo ekstrakcja to nie jest u mnie po prostu wyjęcie zęba z zębodołu, tylko to jest bardzo złożony chirurgiczny zabieg. Więc jak operacja, tym bardziej wymagana jest w moim przypadku narkoza. I to na przykład przy ósemce, gdzie miałam ją usuwaną, no musiałam nieźle za to zapłacić. Wiecie, ja już normalnie byłam w stanie, w którym chodziłam z bólu po ścianach i po suficie, bo już tak ta ósemka była rozłożona, nie? A tymczasem no musiałam się wykosztować naprawdę na tą narkozę i musiałam pożyczyć od moich bliskich naprawdę sporą sumę pieniędzy, żeby być w stanie pokryć to leczenie, żeby nie cierpieć. No tak to kurde nie powinno wyglądać.
No i właśnie, taka piekielna sytuacja, jaka ostatnio miała miejsce, to z moją dwójką. Wyobraźcie sobie tak, ja przy okazji tej ekstrakcji wyrwania ósemki pod narkozą miałam mieć też przeprowadzone leczenie kanałowe dwójki, dlatego że rozwinęło się u mnie tak totalnie od czapy zapalenie miazgi. Podobno było to spowodowane zbyt nisko założonym wypełnieniem. No i ja się zdecydowałam, tak, bo jednak dwójka, no to jest ząb czołowy, tak, więc no chciałam, żeby po pierwsze mój ząb mnie nie bolał, a bolał już konkretnie. A po drugie, chciałam, żeby no dalej mój ząbek, prawda, się tu pięknie prezentował na czołówce. No i znalazłam pewną klinikę we Wrocławiu. Oni powiedzieli, że się podejmą, że właśnie wyrwą mi tą ósemkę, zaborują tam jeden ząb, jaki jeszcze był do zrobienia. No i że od razu wyleczą mi kanałowo dwójkę. I wiecie, leczenie kanałowe charakteryzuje się tym, że najpierw trzeba doprowadzić do ładu korzenie, a dopiero następnie stomatologicznie patolog bierze się za odbudowę zęba. I jest to jak najbardziej no, zrozumiałe, bo no, jest to jeden już z poważniejszych zabiegów. Niemniej ja przed tą narkozą byłam cały czas do upadłego zapewniana, że mój ząb od razu przejdzie całą odnowę, że będę miała od razu przy okazji właśnie tego leczenia kanałowego odbudowany. No i wiecie, dla mnie było to trochę dziwne, bo jednak no, leczenie kanałowe to jest taka duża ingerencja, prawda? I z reguły powinno się najpierw zobaczyć, prawda, jak tam korzenie się przyjmą, czy wszystko będzie ok, a dopiero potem myśleć o odbudowie zęba. Tak było z moją czwórką, ale stwierdziłam, że no dobra, oni są stomatologami, oni się znają lepiej ode mnie, tak? Więc no dobra, ludzie, róbcie swoją robotę. Ja po prostu chcę mieć tutaj zęba, który nie będzie mnie bolał. Warto też wspomnieć, że ja miałam antybiotyk aplikowany do tej dwójki właśnie na czas, żeby wytrzymać do tego zabiegu pod narkozą, żeby całkiem już się z bólu nie zajechać. No i to podanie antybiotyku to już samo w sobie był taki ból. Ja wtedy tak płakałam, że normalnie już po prostu odliczałam, kiedy będę miała ten zabieg pod narkozą, żeby przestać cierpieć. Ja mam bardzo silnie tutaj unerwiony ten łuk zębów i naprawdę, no, wystarczy najmniejszy zabieg stomatologiczny, żeby nawet na znieczuleniu zadać mi okropny ból. Więc, no, stres niesamowity, no ale dobra. Skoro i tak ósemka była do wyrwania, no to czemu by od razu nie zrobić tej dwójki, zwłaszcza, że to była, no, jedyna opcja tak naprawdę w moim przypadku. No i miałam ten zabieg pod narkozą. Powiem wam, że ja przez bardzo długi czas po tym zabiegu czułam tutaj normalnie ból kości. Przez długie miesiące też tym odbudowanym zębem nie mogłam gryźć i praktycznie no, w kółko te bóle kości takie tu miałam. No ale stomatolog zapewniał, że to normalne, że ogólnie no, miałam bardzo głęboko tam drążone w trakcie zabiegu i że to wszystko się musi samo zregenerować w organizmie. No i któregoś razu rzeczywiście te bóle kostne, które miałam właśnie po leczeniu kanałowym dwójki, zaczęły ustępować. Ja cała szczęśliwa, bo mogłam znowu gryźć, co nie. No i nie uwierzycie normalnie, co się stało. Nie minął nawet rok czasu od zabiegu, a ja któregoś wieczora sobie jadłam i to miękką bułkę. Naprawdę, to była mięciutka bułeczka, którą sobie chciałam po prostu zjeść na kolację. I w tym momencie tuż przed nosem się łamała dwójka. No, no kurde, masakra jakaś. Powiem wam, no dramat niesamowity. Wiadomo, ząb i tak czy siak martwy, więc już takiego bólu fizycznego prawie nie czuję, jedynie te co dziąsła podrażnione, co nie? Natomiast ból psychiczny niewyobrażalny, naprawdę, no dla mnie wygląd zębów jest ważną rzeczą, żeby tutaj mieć pełne te jedynki i dwójki. No i masakra, no. Jeszcze ja ogólnie następnego dnia miałam zaplanowany jeden wyjazd, z którego musiałam zrezygnować, musiałam przełożyć bilety. No i pojechałam do Wrocławia, do tej kliniki, gdzie miałam zabieg pod narkozą. To, że już z rana zmęczona, to jedno, nie? Ale wiecie, no trzeba zrobić. No i oni mi to obejrzeli, zabezpieczyli, żeby nic tam do korzeni się nie dostawało. No i też takie, że okej, spoko, w razie czego
czego to można na przykład wstawić koronkę. No, wstawienie koronki dla tych, którzy nie wiedzą, to po prostu trzeba taki wkład korzeniowo-koronowy zainstalować w jamie ustnej. No i na nim jakby opiera się cała koronka. Wiecie, tu się pobiera wyciski, troszkę jak przy mostku i potem już się to montuje. No, ale w każdym razie jakby, kurde, sobie pomyślałam, no nie, ja wydałam tyle na ten zabieg w narkozie, tak, to niby z jakiej racji miałabym teraz płacić za rekonstrukcję tego zęba, gdzie no przecież miałam obiecane, tak, że nie będę mieć żadnych problemów z tą dwójką, że będzie działać i że niby została zrobiona, więc niby czemu miałabym jeszcze płacić? Złożyłam te reklamacje, no i słuchajcie tego. Klinika stomatologiczna nie uznała mojej reklamacji, ponieważ uznali, że niby przed zabiegiem w narkozie byłam poinformowana, że moja dwójka będzie wymagała rekonstrukcji. Ludzie, no tak, ale wyście mi obiecali, że to będzie w trakcie narkozy zrobione i że nie będę musiała się dwójką już więcej martwić. Tymczasem no, zostałam okłamana, oszukana przez tą klinikę, bo miałam już więcej nie mieć problemu z tym zębem. Tymczasem no, stało się to, co stało. I wiecie, jeszcze najlepsze jest to, że ja na temat tej dwójki zasięgałam opinii w innej klinice stomatologicznej, w której jasno było powiedziane, że wystarczy tylko leczenie kanałowe, standardowa odbudowa, a nie, że od razu jakieś koronki czy tego typu rzeczy i że mój ząb by normalnie działał. A na przykład też, jak w czwórce miałam w innym miejscu, czwórka akurat nie mam tak silnie unerwioną, to wiecie, mogłam sobie pozwolić na leczenie kanałowe w innym miejscu. I patrzcie, i normalnie mi się trzyma ta czwórka, mimo że też była leczona kanałowo. Tylko dwójka poszła, będąc zrobiona pod narkozą w tej klinice i to jeszcze ponoć pod mikroskopem. Więc no ja naprawdę nie wiem, co zostało zrobione nie tak w trakcie tego zabiegu pod narkozą, ale nie podoba mi się podejście tej kliniki, bo jednak kurde, no jakby ja się wykosztowałam na obietnicę zęba, który miał mi służyć lata. A oni jeszcze mi mówią, że ponoć te materiały, których użyli, to że było tylko to coś tymczasowego. No kurde, tak się nie robi. I najgorsze jest to, że teraz koszt raczej tej koronki, wątpię, żeby chcieli mi robić teraz jeszcze ekstrakcję i wstawiać mostek. No raczej będę miała koronkę robioną, no ale tak naprawdę bez względu na to, jaki to będzie zabieg, ja będę musiała za niego zapłacić. No a kurde, jestem studentką i tutaj naprawdę takie rzeczy no, dają człowiekowi po kieszeni, więc no masakra jakaś to dla mnie. W głowie mi się nie mieści, że stomatolodzy mogą tak traktować swoich pacjentów i no po prostu tragedia, jeżeli chodzi o podejście. Ja teraz w chwili obecnej leczę się stomatologicznie w Oleśnicy, w takiej jednej klinice na obrzeżach. Ja ogólnie też przez pewien czas się leczyłam we Wrocławiu w jeszcze innej klinice, w której właśnie robiono mi kanałowo czwórkę i powiem wam, że ta klinika była bardzo fajna, naprawdę, z tym, że po prostu przez to, że ona jest na obrzeżach Wrocławia, no mi było dość niewygodnie do niej dojeżdżać, więc stwierdziłam, że dobra, tutaj w Oleśnicy też mają na pewno specjalistów i zdecydowałam się zaufać tej innej klinice. W niej sobie zresztą wyleczyłam też wszystkie pozostałe jakieś ubytki, jakieś niedoskonałości w jamie ustnej i póki co ta klinika na obrzeżach Oleśnicy naprawdę fajnie spełnia swoją rolę. Mogę wam powiedzieć, że oni po tym jak usłyszeli, co się odwaliło u mnie przy okazji tego zabiegu z narkozą, no sami byli w szoku, że w ogóle taka sytuacja miała miejsce i że ja jako pacjentka nie zostałam należycie poinformowana. No i ja postanowiłam, że absolutnie już nie wyobrażam sobie dać ani złotówki tej klinice we Wrocławiu, w której robią zęby w narkozie, tylko zamiast tego, jeżeli już muszę płacić, bez względu na to, czy to będzie koronka, czy mostek, no to już po prostu chcę to zrobić w mojej klinice, tu w Oleśnicy, no i poniedziałek generalnie czeka mnie wizyta. Mam nadzieję, że uda się mimo wszystko wstawić tą koronkę. Nie wiem, jakoś tak bardziej bym wolała od mostka, bo też powiem wam, że tego typu mostki to one też wraz z biegiem lat no, stają się trochę słabsze.
Wydaje mi się, że koronka byłaby po prostu taka bardziej stabilna i mam tylko nadzieję, że tam nic się nie złamało w obrębie korzeni i że rzeczywiście będę mogła już mieć normalnie ten wkład umieszczony. No, dobra wiadomość jest taka, że to wszystko i tak jest już martwe, więc nawet nic nie będę specjalnie czuła, chociaż znając życie tak czy siak poproszę o znieczulenie ze względu na moje wrażliwe dziąsła, ale no raczej będzie już wszystko okej. No, nie powiem, czuję się okropnie zawiedziona podejściem tamtych stomatologów, bo no, o ile ekstrakcja ósemki przebiegła naprawdę super, żadnych powikłań nie miałam i naprawdę totalny luz, tak no niestety dwójka została doszczętnie spieprzona, nazywajmy rzeczy po imieniu. No i jeżeli jest coś, co chciałabym wszystkim życzyć, no to zdrowia i tego, abyście trafiali na dobrych stomatologów. Jak widzicie, no ja miałam do tego strasznego po prostu pecha i mam nadzieję, że teraz już rzeczywiście trafiłam na klinikę, na którą będę mogła liczyć. Mówię, ja wyleczyłam już u nich parę dolegliwości zębowych, także no może akurat się okaże, że tu będzie wszystko ok, że też będę miała właśnie fajną nową dwójkę. No cóż, moi drodzy, nagadałam się dzisiaj. To w sumie tyle, co mam do powiedzenia. I trzymajcie kciuki, żebym nie miała żadnych komplikacji przy zabiegu i żeby rzeczywiście tu wszystko poszło dobrze. Na razie. Jeszcze PS, powiem wam, że jakby ta sytuacja z tą dwójką i z tym niedoinformowaniem mnie nie była już sama w sobie dość kuriozalna, nieprawdopodobna, szokująca, wiecie, w jakiś tam sposób dająca uczucie oszukania, no to jak złożyłam skargę do tej kliniki, oni jeszcze na dodatek w swoim piśmie zarzucili mi zniesławienie. No tak, zniesławienie, doprawdy, szanowni państwo, a nie do informowanie pacjentki i oszukanie jej, że zęba ma już zrobionego, no to niby jest już fair, co nie?